Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w sobotę 15 tygodnia zwykłego. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza mamy takie dwie postawy osób, dwie postawy zachowań. Pierwsza to postawa pozornie modlących się, pozornie religijnych, którzy mogą uczynić coś złego. Tą postawę pokazują faryzeusze, uważani za tych, którzy znają Pismo, znają Boga, a chcą tak naprawdę zgładzić Jezusa, chcą zabić Jezusa, nawet się naradzają przeciw Jezusowi. I druga postawa to postawa Jezusa, który uczy, jak odpowiadać na zło. Na zło odpowiada się dobrem. Jezus oddala się od faryzeuszy, oddala się z miejsca, w którym się znajduje, aby nie wchodzić w polemikę, aby nie odpowiadać złem na zło. Idzie w inne miejsce, wraz z nim idą jego uczniowie, zgromadzony tłum. Tam oczywiście ich wszystkich uzdrawia. Tych, którzy tego potrzebują. Zobaczcie, że Jezus oddala się od zła, ale idzie obok, idzie dalej, idzie w inne miejsce i tam czyni dobro. Czyli nie zaprzestaje swojej działalności. Nie boi się tego, co może mu zagrażać. Ale właśnie na wspomniane zło, zło drugiego człowieka odpowiada dobrem. I to jest, kochani, zadanie dla nas dzisiaj, ale również każdego dnia, aby na zło odpowiedzieć dobrem, aby nie wchodzić w polemikę ze złem, nie konfrontować się ze złem, ale właśnie, aby unikać zła i w zamian za to czynić dobro. Spróbujmy o to prosić Pana Jezusa, o taką siłę, a Boże błogosławieństwo niech nam w tym dopomaga. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej soboty. Pozdrawiam z Panem Bogiem.